Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na film, w którym poznamy kilka prostych domowych sposobów, dzięki którym zregenerujemy suchą, zniszczoną, przesuszoną skórę na dłoniach. Zapraszam serdecznie na film. Czy warto rzeczywiście tak zająć się tą skórą dłoni? No chyba warto. Skóra dłoni zaczyna starzeć się bardzo wcześnie. Bardzo szybko traci nawilżenie, taką sprężystość, jędrość, no a na jej powierzchni zaczynają się pojawiać różne zmarszczki, czy też przebarwienia, plamki. Prześwitują powoli, zaczynają prześwitywać się naczynia krwionośne, ścięgna, co oczywiście postarza wygląd naszych dłoni. No, nie na próżno się mówi, że twoje dłonie są twoją metryką, pokazują ile masz lat. No niestety, tutaj mogą nawet troszeczkę nam dołożyć tych lat. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak właśnie nam te ręce szybko się starzeją i ta skóra taka robi się pomarszczona? No i można powiedzieć, że po prostu starzeje się szybciej niż skóra na innych obszarach ciała. No wiadomo, jest to spowodowane budową. Przede wszystkim z budową oraz ekspozycją na czynniki zewnętrzne. Po pierwsze, na pewno jest zdecydowanie takich mniej gruczołów łojowych, które produkują sebum, które wiadomo jest takim tłuszczem ochronnym, lipidowym na skórka. No a tutaj na tych dłoniach niestety jest ich bardzo mało i nawet u bardzo takich młodych osób już taka skóra na dłoniach ulega przesuszeniu, bywa szorstka, popękana nawet. No a poza tym warstwa podskórna również tkanki tłuszczowej na dłoniach jest cieńsza w porównaniu do innych obszarów ciała. Kolejnym czynnikiem będzie ekspozycja na czynniki zewnętrzne, działanie czynników zewnętrznych, takie jak promieniowanie ultrafioletowe, różne zmiany pogodowe, zmiany wilgotności, temperatury, kontakt z powietrzem, no i chyba co najgorsze, to chyba kontakt z detergentami. No niestety codziennie nasza skóra ma kontakt z różnymi środkami chemicznymi, bo czy to nawet jakieś mydło w płynie, no oczywiście wszelkie różne płyny do zmywania naczyń, czy też środki piorące, do płukania, to wszystko jednak zawiera, czy też myjące jakieś do podłóg, to wszystko zawiera, a że jeszcze wspomnę takie różne żele odkażające na bazie alkoholu, no to już w ogóle denaturatu zwłaszcza, to już było naprawdę dramat. Chwilkę tylko powiem, jakie środki zaradcze mogą wspomóc odmłodzenie naszej skóry dłoni. No na pewno będzie to chronienie przed promieniowaniem ultrafioletowym. No na pewno długie opalanie, jakieś wystawianie skóry na właśnie długotrwałe działanie promieni słonecznych, to też nie jest zdrowe dla naszej skóry dłoni. Następnym krokiem dobrze będzie nawilżać, czyli używać różne kremy nawilżające, zwłaszcza po każdym umyciu rąk. Dobrze by było mieć właśnie sobie na umywalce jakiś kremik, czy to nawet taki w butelce z pompką, żeby sobie po umyciu wytrzeć i sobie troszeczkę zaaplikować na dłonie, aby ona była po prostu nawilżona, nie wysychała dalej. Do mycia naczyń, czy też sprzątania, gdy używamy jakichś detergentów, jakichś środków chemicznych, warto założyć rękawiczki, takie gumowe, ochronne, żeby właśnie ochronić sobie tą skórę. Naprawdę skóra dłoni będzie nam za to wdzięczna. No oczywiście, jeżeli wchodzimy na dwór, jesienią, zimą, no to warto też rękawiczki takie cieplejsze założyć, aby ochronić przed zimnym wiatrem, deszczem, czy też mrozem. Dobrze jest też sobie robić jakieś peelingi w domu. Chociaż raz w tygodniu sobie wygładzić, złuszczyć ten naskórek zewnętrzny, żeby on się odbudował i skóra była wtedy jędra i gładka. No i kolejnym czynnikiem to jest nawadnianie w ogóle organizmu. Bo jak sama nazwa mówi, no musimy te dłonie nawilżyć. Ale nawilżamy nie tylko od zewnątrz, że polejemy je wodą, czy też tam posmarujemy czymś. Ale musimy też od środka zadbać o to, żeby była ta woda w organizmie, aby ta skóra po prostu była jędra i taka sprężysta. A teraz podam kilka takich sprawdzonych, prostych, naprawdę domowych metod, wręcz darmowych lub też kosztujących zaledwie kilka złotych, ale przeważnie są to produkty, które mamy już w domu, w kuchni. Na pewno fajnym takim będzie oliwa z oliwek. Jest to cudowny kosmetyk i silny antyoksydant. Zawiera dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, które skutecznie zapobiegają przesuszaniu się skóry i powstawaniu zmarszczek. I tutaj warto sobie zrobić na przykład taki masaż z oliwy z oliwek. Zwykłą oliwą z oliwek możemy sobie wetrzeć w dłonie, masując okrężnymi ruchami. I to będzie najprostszy zabieg, jaki może być, który fajnie złagodzi, nawilży skórę. Jeżeli do tej oliwy z oliwek, do łyżki z oliwy oliwek, dodamy łyżkę cukru oraz łyżkę soku z cytryny. Uzyskamy wspaniały peeling, który również tak w formie masażu zrobimy sobie peeling skóry dłoni,
będą cudownie, będą, pozbędą się martwego naskórka, nasze dłonie będą gładkie, takie odświeżone, no i wspaniale odżywione, ponieważ będzie to wspaniała odżywka dla naszych dłoni. Możemy taką oliwę z oliwek podgrzać, dodać do niej kilka kropli soku z cytryny i wcisnąć na przykład kapsułkę z witaminą E. I taką miksturkę sobie wcieramy w dłonie, nakładamy tak dosyć sporo jej, nakładamy bawełniane rękawiczki i zostawiamy sobie. Jeżeli zrobimy to wieczorem, to nawet możemy się na noc położyć w tych rękawiczkach. Natomiast rano będzie cudowna skóra nawilżona, odżywiona na naszych dłoniach. Bardzo fajnie jest po każdym myciu dłoni wmasować sobie również krem. Krem i to najlepiej na bazie jakichś naturalnych olejków czy też masełek roślinnych. Bardzo fajne będzie masło shea, olejek z awokado. Można sobie na przykład przed nałożeniem kremu wetrzeć mokre dłonie, wmasować kilka kropli kwasu hialuronowego. Jego nawet możemy sobie kupić też w jakiejś małej buteleczce. To wszystko bardzo fajnie nam nawilży dłonie. Również olejek arganowy, żożoba ze słodkich migdałów. Wspaniale nawilża zniszczoną i suchą skórę dłoni. Bardzo fajny jest też zabieg parafinowy na dłonie. Najpierw musimy przed takim zabiegiem sobie zrobić taki peeling dłoni. Jak to właśnie żeśmy wspomniałam o tym z cukru, z oliwy chociażby. Rozpuszczamy sobie parafinę w naczyniu. Wkładamy sobie dłonie do parafinki. Parafina zastyga nam na kilka minut. Możemy sobie tu też nałożyć rękawiczki bawełniane. I po zdjęciu parafiny wklepujemy sobie w skórę dłoni jakiś pielęgnacyjny krem odżywczy. Możemy sobie wykonać kąpiel z oliwy z oliwek. Do miseczki takiegoś naczynia z wodą wkrapiamy kilka kropel oliwy i łyżeczkę soku z cytryny. I w takim roztworze trzymamy sobie dłonie nawet kilkanaście minut. Możemy dodać również sobie jakąś kapsułkę z witaminą E lub żel aloesowy. Bardzo fajne takie działanie ma regenerujące i wygładzające taka kąpiel z oliwy z oliwek. Jeżeli na skórek dłoni mamy taki właśnie bardzo zniszczony, bardzo dobrze może pomóc alantoina. Czyli warto by było tutaj sobie wykorzystać taki krem z alantoiną, który złagodzi podrażnienia i bardzo dobrze zregeneruje skórę dłoni. Jaką maseczkę warto sobie przygotować na przykład do dłoni? Na przykład na bazie oliwy również z oliwek, miodu i żółtka. Jedno żółtko mieszamy z łyżką oliwy z oliwek i łyżką miodu i nakładamy to na dłonie. Wszystkie te składniki zawierają dużo witaminy A i E i mają naprawdę działanie odmładzające. Można używać również kosmetyków z retinolem do skóry rąk. Bardzo fajnie odmładza. I takim fajnym zabiegiem dla skóry dłoni będzie retinol. I tu podpowiem, że w aptece jest dostępny Retimax 1500 z bardzo dużą zawartością retinolu. Kosztuje około 10 zł, więc korzystajmy dopóki jeszcze jest w aptece, bo doszły mnie słuchy, że mają być takie kosmetyki z retinolem wycofane. Polecam. Oczywiście ważnym czynnikiem będzie również dieta. Dieta bogata w kolagen, witaminy, czyli warzywa, owoce. No wiadomo, że kolagen wspomaga, ujędrnia naszą skórę. Także moi drodzy, domowymi metodami możemy sobie również wspomóc. Nie muszą to być jakieś koniecznie zabiegi medycyny estetycznej, aczkolwiek i takowe też są. Ja tutaj zachęcam do naturalnych produktów, nawet jeżeli coś przygotowujemy w kuchni, jakąś sałatkę i używamy oliwy z oliwek, warto sobie kropelkę kropnąć na skórę dłoni i sobie ją wetrzeć w skórę. To zawsze taki szybciutki, błyskawiczny zabieg. Odmładzający wręcz. Moi drodzy, w tym filmiku to wszystko. Zachęcam do przyjrzenia się naszym dłoniom i dbania o nich. W tym filmiku to wszystko. Jeżeli się podobał, to oczywiście zachęcam do komentowania, dzielenia się swoimi metodami i środkami, jakie stosujecie. Podzielcie się z nami w komentarzu. Można również zostawić łapkę w górę lub zasubskrybować kanał, być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!